Rozmawiamy właśnie z kapitan drużyny z Uniwersytetu Jagiellońskiego Justyną Maziarz. Jak oceniasz grę drużyny w całym turnieju i który mecz był dla Was najtrudniejszy? Oczywiście jak najbardziej pozytywnie, jeżeli turniej jest wygrany, to wiadomo, że gra musiała też być fajna. No na pewno najtrudniejszym meczem był ten mecz finałowy, jak po samym wyniku to widać, bo gdzieś tam te wcześniejsze mecze wszystkie wygrywałyśmy dużo wyżej. To po pierwsze, a po drugie mecze z UEK-iem zawsze są tymi z tych najtrudniejszych. Jasne. Jak Ci się grało u nas w Lublinie i czy był to Wasz pierwszy turniej w naszym mieście? Wydaje mi się, że pierwszy, aczkolwiek jeżdżę na Amp już od dobrych kilku, chyba nastu lat. I super, bardzo fajna organizacja, nie mam w ogóle nic do zarzucenia. Gracie również w Ekstralidze. Jak oceniasz poziom turnieju oraz współrywalek? Z roku na rok poziom wzrasta i w lidze, i w Ampach, więc tak naprawdę ciężko jest powiedzieć i porównać te dwie ligi, że tak powiem. Aczkolwiek zawsze gdzieś tam jakaś przepaść pomiędzy tą ósemką, dziewiątką drużyn jest. Poziom bardzo wyrównany, jeśli chodzi o ligę, bo jest tu też dużo zawodniczek na Ampach, które w lidze grają. Super, gratuluję i dziękuję za rozmowę. Dzięki.